Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Zieliński. Chciałbym z Państwem porozmawiać, wymienić poglądy na temat określony przeze mnie, czyli dlaczego dziś warto być audytorem, a w zasadzie w domyśle to audytorem wewnętrznym. Jakie więc przed tym zawodem stoją dzisiaj wyzwania? No i co z tych wyzwań w konsekwencji dla audytora wewnętrznego i dla jego pracy w organizacji wynika? Proszę też zwrócić uwagę na wstępie, że dodałem ten przymiotnik wewnętrzny, gdyż no będę koncentrował się na tym specyficznym zawodzie z obszaru kontroli, czyli audytorze wewnętrznym, no bo rzecz jasna i oczywista. Jeśli mowa jest o kontroli funkcjonalnej, to każda osoba wykonująca te czynności kontroli funkcjonalnej jest audytorem wewnętrznym. Podstawą, która stoi za tym, że mogę się na ten temat wypowiadać, jest moja ścieżka zawodowa, czyli od 2001 roku zawodowo zajmuję się kwestiami audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej. Miałem okres w życiu pracując w instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, compliance'u w organizacji. No i ostatnio doświadczenia z zakresu ochrony danych osobowych i audytów wykonywanych w tym zakresie, ale oczywiście zawężonych do wyjątkowego czy też specyficznego aspektu czynności, czyli tylko tych czynności, które są związane z przetwarzaniem danych osobowych. Proszę Państwa, najpierw motto do tej mojej części. Zastanawiałem się, co mogłoby w najkrótszy sposób obrazować zmiany, które dzieją się w zakresie audytu wewnętrznego i wyzwań. No i znalazłem w jednej z prac Nassima Tabeta, czyli jednego z ciekawszych specjalistów od analizy ryzyka. Znalazłem w książce, która nosi nazwę O skutkach nieprzewidywanych zdarzeń. I w zasadzie ten cytat również występuje w jego najbardziej znanej książce, czyli w Czarnych Łabędziach. Czarny łabędź to takie zdarzenie, które nie ma charakteru regularnego, nie ma charakteru cyklicznego, a jest w stanie wywołać istotne konsekwencje w funkcjonowaniu organizacji, w funkcjonowaniu określonej struktury polityczno-przestrzennej, w funkcjonowaniu gospodarki. Ten czarny łabędź to w gruncie rzeczy, tak jak wspomniałem, nieprzewidywane, nieregularne, niecykliczne zdarzenie odnosi do rzeczy istotnej w audycie wewnętrznym, czyli do krytycznej oceny programowania, prognozowania, które nader często bywa obciążone błędnymi założeniami, które wynikają z ukształtowanych przyzwyczajeń w przeszłości. Czyli zarówno predykcja o zdarzeniach, które mogą nastąpić w przyszłości, oparta jest wyłącznie o dane natury historycznej oraz o przyzwyczajenia dotyczące wykorzystania, przetwarzania danych. I w tych dwóch publikacjach Nassima znalazłem cytat pochodzący
z jednego z najbardziej znanych poetów greckich, Konstantinosa Kavafisa. I brzmi on następująco. Nieraz z głębokiej zadumy wyrywa ich nagle coś, co każe im nasłuchiwać, i słyszą wtedy kroki nadchodzących wydarzeń, podczas gdy ludzie wokoło nie słyszą nic w ogóle. Ten cytat autorowi miał służyć do tego, by wskazywać, że w organizacji istnieją specyficzne funkcje pracy na danych, które wymagają określonych, nader specyficznych cech. On wiąże to ze specjalistami od zarządzania ryzykiem, zwiąże to z czynnościami wykonywanymi przez analityków pracujących na zbiorach danych. Ja ten cytat odnoszę do audytu wewnętrznego. Dlaczego odnoszę go do audytu wewnętrznego? No bo nowe standardy, które wejdą w styczniu 2025 roku, akcentują bardzo mocno, czego nie było we wcześniejszych standardach, że praca audytora wewnętrznego, jeśli ma być wykonywana jakościowo dobrze, musi się opierać na analizie ryzyka wykonywanej na pierwszej linii obrony oraz na analizach ryzyka wykonywanych przez specjalistów zajmujących się kontrolą, doradztwem, monitorowaniem procesu, czyli na drugiej linii obrony. Czyli zawód kontrolera w czasach płynnej zmiany wymaga istnienia cech, które umożliwiają mu widzenie i słyszenie tego, czego większość osób, choćby poprzez to, że wykonuje swoje czynności albo w sposób z góry historycznie określony, albo wykonuje je w sposób zautomatyzowany, nie ma więc dostępu do tego rodzaju doświadczeń. Jeśli więc mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto być dzisiaj audytorem, to najkrótsza odpowiedź brzmiałaby, że jest to zawód nader ciekawy. Dlaczego jest to zawód nader ciekawy? No bo może zajmować się wszystkimi procesami w organizacji. Te procesy w organizacji tworzą pojęcie uniwersum. Dważy wybór tego, co jest istotne w danym momencie do zbadania, oparty jest o analizę ryzyka, a na dodatek jeszcze audytor, wykonując analizę ryzyka, wybrać zadania w oparciu o zidentyfikowane ryzyka na pierwszej i na drugiej linii, może dokonywać w oparciu o swoją wiedzę i swoje doświadczenie korekt w tym zakresie. Slajd, który Państwu teraz pokazuję, zestawia więc te trzy aspekty istotne w zarządzaniu, w monitorowaniu i w kontrolowaniu organizacji. Czyli poziom procesu, tak jak powiedziałem, audytor ma dostęp, powinien mieć dostęp do wszystkich procesów, które tworzą uniwersum. Z tymi procesami jest związane pojęcie ryzyka naturalnego. Żeby właściwie zarządzać procesami związanymi z ryzykiem naturalnym, audytor wprowadza właściwe zabezpieczenia, czyli pojawia się pojęcie kontroli wewnętrznej, i która to kontrola, składająca się w szczególności z mechanizmów kontrolnych, podlega stałemu monitoringowi.
na poziomie operacyjnym też podlega, i ten poziom operacyjny nie, jest wbudowany w charakter, w przebieg procesu. No więc od tej połowy lat 70., odkąd wprowadzono sformalizowany audyt wewnętrzny w Polsce, w zasadzie w sektorze finansów od 2004 roku, wcześniej istniała ta działalność w organizacjach biznesowych. Czyli w przeciwieństwie do większości czynności wykonywanych przez specjalistów w zakresie zarządzania i kontroli, gdzie duży nacisk kładziony jest na specjalizację, tak jak wspomniałem, audytor może mieć dostęp do wszystkich procesów. Te procesy różnicuje w oparciu o ryzyko zidentyfikowane, ryzyko naturalne i ryzyko kontroli. Ryzyko naturalne jest identyfikowane przez właścicieli zarządzających procesem, ryzyka kontroli, zawodności systemu kontroli wewnętrznej identyfikowane są zarówno na poziomie operacyjnym, jak i na poziomie audytora. Więc audytor ma dostęp do, może mieć dostęp do wszystkich procesów. Dwa, ma wgląd i przegląd w sposób zarządzania organizacją. Mają więc Państwo przed sobą model COSO, składający się czyli COSO 1 i COSO 2 odnośnie zarządzania, czyli kontrolą wewnętrzną organizacji, składający się z pięciu elementów, z pięciu ram, które mają na celu zapewnienie realizacji procesów operacyjnych, zapewnienie, że te procesy operacyjne realizowane są zgodnie z przyjętymi zasadami oraz zapewnienia właściwego raportowania finansowego i niefinansowego. Oraz oczywiście audytor, tak jak wspomniałem, ma dostęp do systemu zarządzania ryzykiem, no i ten system zarządzania ryzykiem opisany i ustrukturyzowany został również w modelu COSO, który Państwo widzą. Odnośnie COSO 2, czyli systemu zarządzania organizacją, to ta najnowsza wersja przedstawia pięć kluczowych elementów, o których już wspomniałem. W tych pięciu kluczowych elementach, czy te pięć kluczowych elementów określone jest przez 17 zasad, a w ramach tych zasad uszczegółowionych jest 81 punktów kontrolnych. I ten model COSO w gruncie rzeczy istotny. Bo jeśli audytor mówi o zarządzaniu, mówi o kontroli wewnętrznej, to językiem rozumienia tego, co kryje się pod pojęciem kontroli wewnętrznej, są elementy, zasady i punkty kontrolne wyszczególnione w modelu COSO. Jeśli mowa jest więc o audycie wewnętrznym, o czynnościach wykonywanych w audycie wewnętrznym, to w 2020 roku uszczegółowiono model trzech linii, wcześniej nazywanych modelem trzech linii obrony przed ryzykiem. No i też jak Państwo wiedzą, a warto to tutaj przypomnieć, te trzy linie, to pierwsza linia, czyli linia operacyjna, w ramach której dostarczane są produkty, usługi klientom, interesariuszom danej organizacji. Na tym poziomie wykonywana jest analiza ryzyka operacyjnego. Czynnością pierwszej linii towarzyszą
czynności wykonywane przez osoby, których celem jest dostarczenie organizacji wsparcia merytorycznego, wykonywanie monitoringu, wykonywanie czynności kontrolnych związanych z ryzykiem. Na tej drugiej linii będą więc wszystkie funkcje w organizacji, których czynności nie polegają na wykonywaniu czynności związanych z dostarczaniem produktów lub usług, a mają związek z badaniem, monitorowaniem, dostarczaniem wiedzy specjalistycznej. No i na trzeciej linii istnieją czynności związane z niezależnym i obiektywnym zapewnieniem i doradztwem. No i na tej trzeciej linii znajduje się audyt wewnętrzny. I ten podział trzech linii w wykonywaniu czynności operacyjnych, w kontrolowaniu i monitorowaniu, no oddaje sens i charakter audytu wewnętrznego. Audytor wewnętrzny, mając dostęp do uniwersum wszystkich procesów, wybiera te, które są związane z ryzykiem, czyli pracuje na czynnościach, ocenia procesy, które znajdują się na drugiej linii, w oparciu o zidentyfikowane ryzyko operacyjne, ryzyko naturalne, ale również to, co dzieje się na pierwszej linii, korygowane jest przez wyniki prac specjalistów na drugiej linii, czyli pojawia się drugi rodzaj ryzyka, czyli ryzyko kontroli wewnętrznej, zawodności tej kontroli. Czyli audytor, badając pierwszą linię, wykorzystuje w pracy czynności wykonywane przez specjalistów drugiej linii, opierając się i korygując to, co jest produktem drugiej linii. Czyli kluczowym elementem umożliwiającym odpowiedź na pytanie, dlaczego warto być audytorem wewnętrznym, no to po pierwsze to jest pozycja audytu wewnętrznego wynikająca z tego, co jest opisane w standardach audytu wewnętrznego, co jest uszczegółowione w modelu trzech linii oraz rozpisaniem tego modelu na model COSO, opisujący, standaryzujący charakter i jakość zarządzania procesami w organizacji. Teraz, proszę Państwa, parę słów o wyzwaniach stojących przed audytorem wewnętrznym i o czynnikach, które mają wpływ na jakość pracy audytora. Najpierw chciałem Państwu zwrócić uwagę na zdefiniowane w naukach o zarządzaniu trzy główne czynniki, które mają motywować do pracy w organizacji. Po pierwsze, to zapewnienie autonomiczności wykonywania czynności przez kluczowych pracowników. Drugie, posiadanie wyższego celu. No i trzecie, to dążenie do doskonałości. Przenosząc te trzy czynniki na audyt wewnętrzny, moglibyśmy powiedzieć, że charakter pracy umożliwia ich realizację. Audytor ma autonomię, bo
podlega najwyższemu kierownictwu, merytorycznie Radzie, najwyższemu kierownictwu administracyjnie i w zakresie wykorzystania budżetu ma wyższy cel, no bo celem działania audytu wewnętrznego jest zapewnienie czy dostarczenie niezależnej opinii, obiektywnego zapewnienia oraz świadczenia usług doradczych. No i oczywiście wyniki pracy audytora mają powodować wyniesienie wartości dodanej, czyli osiąganie coraz lepszej jakości organizacji oraz dzięki własnemu rozwojowi zapewnienie jakości pracy. No i oczywiście, jeśli ta jakość pracy, wyniki pracy audytora są doceniane, one są przekładalne na wynagrodzenie i na sposób premiowania. Jeśli więc te czynniki wpływają na jakość pracy, motywują na pracowników i audytorów do pracy, to z tym podejściem związane jest ustalenie, co negatywnie wpływa na prawidłowość, na umiejętność wyciągania wniosków. No bo jeśli audytor ma dostęp do uniwersum procesu, jeśli celem audytu jest niezależne i obiektywne zapewnienie i doradztwo, no to praca audytora to wyciąganie wniosków o tym, co było w przeszłości, oraz wyciąganie wniosków o tym, co może wystąpić w przyszłości. I tutaj znowu trzy kluczowe elementy, które nie mają, nie powinny mieć nic wspólnego z wyciąganiem prawidłowych wniosków o przyszłości w oparciu o wyniki pracy nad oceną procesów, ich przebiegiem, ich skutkami w przeszłości. Czyli nie powinniśmy się w pracy opierać na intuicji, twierdzeniu, że tak mi się wydaje. Drugie, nie powinniśmy stawiać na swoim zdaniu. No i trzecie, nie powinniśmy podejmować decyzji pod wpływem oczekiwań, otoczenia, emocji. Te trzy elementy, choć nie mogą być kluczowym, podstawowym elementem, nie mogą mieć wpływu na wyciąganie wniosku, to należy jednak zwrócić uwagę, że nie można też w pracy w audycie wewnętrznym ich całkowicie wyeliminować. Ten czarny łabędź określony przez Neizima ma tutaj istotny wpływ, czyli intuicja, oparcie się o własne doświadczenie i podejmowanie decyzji, uwzględnianie, że pracownicy podejmują decyzje nie tylko w oparciu o wiedzę, nie tylko w oparciu o informacje, ale również pod wpływem emocji, pod wpływem własnego otoczenia. No i teraz, proszę Państwa, co określa stan pożądany odnośnie procesów, czyli przedmiotów pracy audytora wewnętrznego. No i procesy będą to te czynności, które są realizowane w sposób stały. One mają być uzupełniane przez projekty. Jeśli praca audytora w pracy audytora dążymy do coraz lepszej jakości, to czynności powinny być maksymalnie zautomatyzowane. No i audytor powinien mieć dostęp do wyników mierzenia z pomiaru i monitorowania obszarów działalności. To
dotyczyło, jak powinny przebiegać procesy. Teraz jak to determinuje pracę audytora wewnętrznego. Czyli po pierwsze, audytor powinien mieć dostęp do wszystkich danych ważnych z punktu widzenia organizacji. Powinien mieć narzędzia i umiejętności, by je właściwie interpretować. I interpretacja powinna być związana z umiejętnościami ustalenia ich wartości z punktu widzenia założonych celów. Jeśli więc praca audytora wewnętrznego to praca nad danymi, więc audytor wewnętrzny powinien mieć umiejętności w zakresie pozyskiwania danych, przetwarzania tych danych, dokonywania wstępnej oceny i eksploracyjnej analizy danych. Powinien mieć umiejętności stosowania modeli do oceny we współpracy z istniejącymi algorytmami. W pracy audytora powinny być mieć zastosowanie techniki analizy danych, czyli tych opartych o uczenie maszynowe, modelowanie statystyczne, sztuczną inteligencję, powinny być, tak jak już wspomniałem, zautomatyzowane czynności dotyczące mierzenia i poprawy wyników pracy audytora wewnętrznego, po co, aby ten końcowy wynik był najbardziej optymalny, jakościowo dobry. Więc główne wyzwanie w zmieniającej się gospodarce, w zmieniającej się rzeczywistości to zapanowanie nad danymi, czyli przede wszystkim nad danymi, które są gromadzone i przechowywane w wyspecjalizowanych systemach, czyli arkusze, bazy danych, wyciągi z raportu, dokumenty, pliki multimedialne. Wykorzystywanie tych danych, które mają odpowiednią strukturę, czyli w systemach dotyczących kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem i w tych systemach, które umożliwiają, zapewniają właściwy kontakt z klientem oraz tych danych, które są w wersji rozproszonej w różnych lokalizacjach, na serwerach, komputerach stacjonarnych, laptopach, na przenośnych nośnikach danych. Czyli dzisiaj podstawowe wyzwanie w audycie wewnętrznym to uzależnienie od narzędzi informatycznych. Czyli podstawowy problem z nimi to, gdzie znaleźć odpowiednie zbiory danych, zapewnić integrację danych z wielu źródeł, zapewnić sobie możliwość tworzenia dashboardów, zapewnić sobie możliwość tworzenia raportów z tych baz danych. Jeśli więc jesteśmy uzależnieni od narzędzi informatycznych, no to podstawowe oczekiwania to związane są z tym, że audytor w oparciu o dane powinien mieć możliwość dokonywania analiz predyktywnych, identyfikować trendy, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie. W związku z tym w coraz większym stopniu w audycie wewnętrznym korzysta się ze zrobotyzowanej automatyzacji procesów, które są wspomagane przez sztuczną inteligencję. No i z tym jest związane określenie obszarów podatnych na automatyzację, analizowanie transakcji i wykrywanie potencjalnych sygnałów ostrzegawczych, kwestie związane z monitoringiem poczty elektronicznej i mediów społecznościowych.
z wykorzystaniem funkcji wyszukiwania słów kluczowych, wykorzystanie botów do analizy raportów zarządczych pod kątem ukrytych czynników ryzyka. Więc co jest podstawowym zakresem przedmiotowym pracy audytora? Dane. Dane pozyskiwane w sformalizowanych procesach monitoringowych, kontrolnych i audytowych, czyli w tych procesach, które są wykonywane przez funkcje drugiej linii oraz w tych procesach, które występują na pierwszej linii, czyli są związane zarówno z front officem, jak i back officem. No i dane oczywiście pochodzące z kontroli i audytów wewnętrznych. Jeśli więc audytor wewnętrzny ma dobrze działać, ma jakościowo dobrze świadczyć usługi niezależnego zapewnienia i doradztwa, no to musi sobie zapewnić dostęp do tych trzech produktów z trzech linii. Pierwszej linii to linia operacyjna, czyli front i back office. Druga to wszelkie procesy monitoringowe, kontrolne i audytowe. No i trzecia i czwarta linia to kontrole i audyty zewnętrzne. Trzy linie, produkty trzech linii, dostęp do nich ma zapewnić ocenę tego, co tworzy uniwersum poprzez przeprowadzenie właściwej analizy ryzyka. No i to, co jest pozyskiwane na tej pierwszej linii, no to ma dotyczyć gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych pochodzących z różnych źródeł, istniejących baz danych, arkuszy, kompleksowych systemów zarządzania organizacją, danych pochodzących z oprogramowań służących zarządzaniem relacji z klientami, time trackingiem, no i dedykowanym systemom do zarządzania projektami. Również powinniśmy mieć dostęp do wszelkich danych wynikających z raportowania finansowego, raportowania niefinansowego, efektów czynności związanych ze zgłoszeń, z oceną zgłoszeń sygnalistów, analizą orzecznictwa, analizą i opracowaniami zewnętrznymi, więc audytor powinien mieć dostęp do wszelkich raportów, pozycji analitycznych związanych z sektorem, branżą, w której pracuje, no i dostęp do codziennej pracy. No i proszę Państwa, jeśli mowa była o pierwszej linii, no to teraz to, co tworzy drugą linię, no to kwestie drugiej linii, no to jest posiadanie informacji i ryzyk związanych z funkcjonującym w organizacji, z działającej w organizacji służby compliance, controllingu, instytucjonalnej kontroli wewnętrznej, jakości, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych, bezpieczeństwa informatycznego i cyberbezpieczeństwa, działań w zakresie wdrożenia polityki antykorupcyjnej, no i egzekucji zasad etycznych i działalności komisji antymobbingowych. No i oczywiście dostęp do minutek, czyli dostęp do tych informacji, które pochodzą z wykonywanych
są dokumentem z wykonywanych czynności operacyjnych, ze spotkań monitoringowych i kontrolnych w tych zakresach. No i oczywiście audytor powinien mieć dostęp do wszelkich rejestrów, w których gromadzona jest informacja o zdarzeniach, incydentach, nieprawidłowościach, i te systemy powinny być monitorowane. Ta informacja w tych systemach, rejestrach powinna być gromadzona od momentu inicjacji do momentu prawomocnego zakończenia i ustalenia, potwierdzenia, czy zdarzenie, incydent miało miejsce, czy też takiego zdarzenia nie było. No i oczywiście jedno z kluczowych źródeł informacji zewnętrznej, oprócz informacji wewnętrznej, to kontrole i audyty zewnętrzne, no oraz wyniki pracy biegłych rewidentów. Czyli zmieniająca się rzeczywistość zakłada dostęp do informacji i dostęp do ryzyk, a wiedza o tych ryzykach umożliwia audytorowi określenie zakresu badań, który potem zgodnie z przyjętą metodyką w określony sposób jest realizowany, badany przez audytora. Jakie więc, proszę Państwa, wyzwania stoją dzisiaj przed audytorem wewnętrznym? No to jest oczywiście ustalenie właściwego miejsca w strukturze organizacyjnej i dostęp do najwyższego kierownictwa, posiadanie właściwych narzędzi informatycznych, zapewnienie środków, by można było realizować programy rozwoju zawodowego i realizacja właściwych planów szkoleń. Wyzwania stojące przed audytem wewnętrznym związane są z tym, że w 2005 roku, od 9 stycznia, moc wiążącą dla audytu wewnętrznego będą miały standardy. Tutaj mają Państwo przedstawione zmiany w zakresie modelu działania profesjonalnych ram audytu wewnętrznego, a na następnym slajdzie, przepraszam, na następnym slajdzie przekażę. Mają Państwo wskazane pięć obszarów, które obejmują swym zakresem nowe standardy audytu wewnętrznego. Te obszary to cel audytu wewnętrznego, etyka i profesjonalizm, ład organizacyjny i funkcje audytu wewnętrznego, zarządzanie audytem oraz świadczenie usług audytu wewnętrznego. Więc to, co stać będzie przed audytorami, no to dostosowanie posiadanych dokumentów, przełożenie tych nowych standardów na zakres działania, no i na metodykę. Dodatkowo praca audytora determinowana jest tym, co ma związek ze zmianami w modelach zarządzania organizacją, czyli wprowadzenia raportowania niefinansowego i obowiązków związanych z ESG. Wprowadzenie od 18 października 2024 roku wymogów związanych z dyrektywą NIS-2, czyli
wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa, wymogami z rozporządzenia, wynikającymi z rozporządzenia o cyfrowej odporności operacyjnej, które wejdą w życie od 17 stycznia 2025. No i oczywiście wprowadzenie modelu działania sygnalistów dla części organizacji, tych, które są zobligowane do stosowania zasad AML-a od 25 września, a dla pozostałych od 1 stycznia 2025. No i tyle, proszę Państwa. Tyle chciałem przekazać Państwu o informacjach, tyle chciałem Państwu przekazać informacji dotyczących tego, co według mnie jest istotne w konstrukcji zawodu audytora wewnętrznego i tego, co tworzy zakres zmian w najbliższym czasie, co będzie przekładalne na miejsce audytora w organizacji, jego metodykę i będzie miało bezpośredni wpływ na określanie zadań w oparciu o zidentyfikowane ryzyka. Czyli jeszcze raz, lepszy w szerszym zakresie dostęp do informacji o procesach, które są przedmiotem, które wyznaczają przedmiot działania organizacji oraz o ryzykach w funkcjonowaniu pierwszej i drugiej linii. Zgodnie z modelem trzech linii. I z mojej strony tyle, czy mają Państwo pytania? Też chciałem zwrócić uwagę, że na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych jestem opiekunem studiów podyplomowych w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej, a więc na tym kierunku, w którym przedstawiane są informacje, jak powinien wyglądać audyt wewnętrzny, dlaczego i z jakich założeń jego konstrukcja wynika, jak się to przekłada na miejsce i charakter pracy audytora wewnętrznego i jakie ma to już konkretne przełożenie na metodykę pracy, czyli określanie celów, zakresów pracy audytora w oparciu o posiadane informacje, uwzględniając te ryzyka, o których podczas tego naszego webinaru, o których mogłem z Państwem rozmawiać. Jeśli Państwo nie mają pytań, to dziękuję bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo.